Cześć wszystkim, dzisiaj Papa Skupiria, jedyneczka, dawno odcinka nie było, co? Ale teraz będziecie mieli odcinki 3 pod rząd, no to trochę nadrobimy. Naszym zadaniem jest jeszcze odblokować jedno zamówienie specjalne, które dzisiaj dokładnie zostanie odblokowane. I jako, że dzisiaj jest ostatni dzień, ostatni dzień, w którym odblokujemy zamówienie specjalne, to znaczy, że ten odcinek jest premierowy. Jak na razie każdy robiłem premierowy, gdzie odblokowałem ostatnie zamówienie specjalne, nie? Więc zróbmy sobie white czekoladę mocha. Na następne dwa dni sobie zrobimy losowanie, a na ten pierwszy z mojego wyboru, nie? Jeżeli bijemy ranka, na pewno bijemy, to przejdziemy do następnego holidaya, więc bez dłuższego gadania przechodzimy do gry, bo ja i tak nic nie zmienię. Nie muszę zmieniać, nawet nie mam na co zmienić, bo i tak wszystko, co mogłem wstawić, wstawiłem, nie? 21 osób, jak ktoś się skupił, ma złoty medalik. Tam była napisana informacja na tej naszej tutaj. Wiecie co, nie? Wiecie nasze. No to na tym, co... Na tym zamówieniu, które jest save'em gry. No. Dobra, kokos. Dobra. Tutaj są dwie gałeczki, łatwo będzie zrobić tu perfekt. Ale czy on wyjdzie? To jest druga sprawa, na którą odpowiedzi nie znamy. A poznamy. Jak? Kiedy? Poznamy ją oczywiście, jak się uda to zrobić. Myślę, że jesteśmy w stanie tego perfekto zrobić, nie? Dobra, buróweczki. No i nie przeniosło mnie tu. Dobra, niebieski i limonka potem. Spróbujemy trochę przyspieszyć, nie? Żeby nie robić tego powoli, tylko żeby zrobić je jak najszybciej. W ogóle pojawił mi się pomysł, żeby Papalui 2 i 3 zrobić speedrun. I że za odcinek przechodzimy grę na 100%. I jak wam się ten pomysł podoba, to zostawcie info w komentarzach. Nie. Papalui 2 i 3 mogę speedrunnąć, bo widzę, że dużo osób speedruny robi, więc ja mogę być kolejny. I nie wiem, czy nie za bardzo się ciaska z piekła. Ale pewnie już ma złoto, ale ona przyszła, bo lubi holidaya. No nie wiem, czy nie za bardzo się ciaska z piekła, nie? No to nie spóźnienie się dużo. Tylko, że i tak te ciaska już mają odcienie ciemne. No to nie, czy tak mają wyglądać. No to się dowiemy, jak ja to wydam. Czy jest perfekt, czy nie ma, bo przy pierwszym zamówieniu, chociaż liczę na perfekt, tego nie było. Na razie nie robię zamówień specjalnych, żeby nie zabierać sobie czasu. No okej, okay. Chociaż mam go dużo, to lepiej zrobić jak najwięcej zamówień, żeby 100% zaczekanie było, nie? Jak najwięcej zamówień od razu wydawać. No i tak, jak przyjdzie klient, to zrobię to zamówienie specjalne i nie musimy się z tym śpieszyć teraz. Na wszystko przyjdzie czas. No i wszystko zostanie zrobione. Dobra, pistaszki. Orzeszki może bardziej, ale no pistaszki też to są. Na obrazku są pistaszki, a wypadają orzeszki, więc no. Pistaszki są, pistaszki to orzeszki, nie? Okej, czyli dobra kolejność? Dobra, puść to Velan B i teraz piąte, szóste będzie zamówienie. To biała czekolada, mocha. Jak to szło? White, czekolada, mocha. Aha. Dobra. Wyrzuć to Velan B. Dzisiaj zdobywał brązowy, więc po raz ostatni dostanie jedną gałkę. I można to wykorzystać, żeby perfekt tu zdobyć.
jak będzie jedno co umienie specjalne, to zrobię od razu drugie, nie? Zawsze tak też robiłem. Dobra, tu 100% nie wyskakuje, jak widać to ciastko nie było ciemne, było w porządku. Oho, jaki to jest bonus? Okej, okay, punkty. To powinno nam pójść łatwo, może 3 ranki się uda dzisiaj wbić? A może tylko 2. 2 na pewno. 2 ranki co odcinek na pewno wbijamy. Dwa są gwarantowane. Reszta to już... nie. Muszę w sumie 3 mógłbym wbijać. No 3 dni są, nie? Ale trzeci rank, no to w zależności od tego, ile punktów po ranku drugim nam zostaje, nie? Albo po ranku pierwszym. Wszystko się... wszystko ma w swoje... według zależności. Działa. Dobra. Fiolety. Nikt nie zamówił giełki, która jest na Onion Fest. A dzisiaj Onion Fest nam się kończy. Jeszcze tylko Closer może to zamówić. O. No. Nie spieku się. Dobra, i tamto ciastko się grzeje, a ja tutaj spróbuję to wydać, chociaż widać po ułożeniu, że peny perfekta może nie dać. No to za bardzo na bok przesunęły się te gałki. Sami widzicie, nie? Okej, okay, drugie te White Mocha Late. Nie. Jak to szło? White Chocolate Mocha. I to jest zamówienie Teama. Zanim ja to zacznę robić, to wydam to. Czyli to są cebule i ciacho. No dobra, poszło. Ale chociaż pieniądze duże, nie? Chociaż nie potrzebujemy ich, to możemy mieć pewność, że na każdy holiday wykupimy cały sklep. Okej, no i siweczka. I tu musi być perfekt. No, zbyt ładnie mi to wyszło. Ten zygzak. Okej, krystaly, zamówisz to? Zamówiłaś, chociaż ty. Teraz 2-3 porcje 3 gałek do wydania. Jedna porcja już czeka, dwie są do zrobienia. Jaki czas? O, 8 minut, może się uda w 10 minut? Nie. Dobra. Teraz tu. Teraz ten smak i to połączenie. Dobra. Okej, okay. O, już. Dobra, bo to jest ostatnia gałka z pierwszej porcji. To jest białe. Znaczy z drugiej porcji. Ale pierwszej porcji, która tam jest. Okej. Okay. Od razu to pozbieram. Będę miał z tym... będę miał to z głowy. Jak to idzie? Bita śmietana, rurka na końcu, ale wcześniej karmel. Rureczka, nie? No. O, widać. Rurka. Oj, ci. No i co?
To tylko dlatego, że nie mogłem w żaden sposób nikogo wyprzedzić. Nie mogłem w żaden sposób tego zrobić szybciej. No, szybko się tego nie da robić. A tutaj nie będzie perfekta, bo te gałki źle leżą. Ok, bita, śmietanka. Roreczka, jeszcze u Closer jest szansa na perfekt. No, u ciebie nie było zbyt dużej szansy. No, chociaż dużo punktów dałeś. Truskaweczka. Przedmiot. W ogóle nie patrzyłem, w który dzień dzisiaj gramy. Tak sobie przeweszłem do gry i nie przeczytałem wam, który dzień dzisiaj zagramy. Które dni. Zaraz to trzeba będzie nadrobić. Na trzy, nie? To na pewno. Jako, że to jest premiera, to są dwie części. Rureczka, śliweczka, karmeliczka, karmel. Okej, okay. A jest perfekt. No, był tu szans, była szansa, jest. Pierwszy rank jak najbardziej musiał być, bo inaczej bym to zwątpił. Czy jest jeszcze możliwość trafienia perfekty ranków? Z tak małą ilości punktów. Dobra. Rikos Chili Works. Okej, okay, czekajcie. To idzie w tę stronę. O! Jakoś się udało jeszcze to odkręcić, nie? Żeby przekręcić i żeby wyleciał z tą stroną, to ma wylecieć kolejny zestaw gumy. Kolejna guma. Summer Lounge. No, niech będzie scenka. No i teraz jak tak spojrzałem na ten numer dnia, który mamy, to wiem, że widziałem, że to jest 129 dzień, tylko jeszcze tego nie pamiętałem. Więc 129 dzień już właśnie został zagrany. Jeszcze 130 i 131. Zanim zaczniemy tutaj robić remonty, to zrobimy losowanie. Mamy 39 zamówień, jeszcze jedno jest do odblokowania. Dzisiaj na pewno nam się uda je odblokować. Macie tego gwarancję. Jeszcze potem została Sushiria i Gizeria z tych komputerowych papasów, co nie mają zamówień specjalnych w komplecie, ale u nich to już ten komplet jest niedaleko. Okej. Okay. Idziemy do koła. No i dawaj. Dwa razy od razu zrobimy losowanie. The Nutcracker. Ok, nie pamiętam, jakie tam są sprawy związane z gwiazdkami. A drugie. Ginger Snap. I tu chyba nie ma gwiazdki. Zaraz zobaczymy. Nutcracker nie ma, dobra. No, Ginger Snap nie ma. Tak kojarzyłem, że ono... No, kojarzyło mi się, że to jest jakaś świeża nazwa. Dobra, Summer Love teraz. Zaraz już się zajmujemy robieniem remontu, nie? To co? Coś, co akurat nie lubię, czyli zmianie tego, nie? Ale dobra, to jest chwilowe. Spróbuję nie zwierać
wszystkiego, to już byłem. Okej, ja to jeszcze mogę kupić. 77 stron tego jest? Jest tutaj? Jest, to nie muszę tego. No chyba nawet kupowałem wtedy, to nie muszę tego kupować nowego. No. Ale to wiadomo, że takie rzeczy to holidayowe nie są. Zimowa czapka na lato? Kompletnie nie pasuje. No dobra, to jednak będę musiał kupować. Dobra. Czyli idziemy tu, kupujemy czapkę sumianą. Shirta już mamy, to nie musimy. Pancy mamy, nie trzeba. Jacket jest co chwilę. Shoes, no w sumie mogę kupić lepsze buty, nie będzie. Kupmy cokolwiek, żeby... jakieś zmiany były, nie? O, to się zaraz zawiesi im na szyi. Pasek jest, to zaraz go poszukamy. Coś tu jest kupione. Otóż są rzeczy na stałe. Znaczy, nie holidayowe. Nie wiem, no mogę zrobić żółty rękaw, chociaż w sumie... O, to niech będzie. Jakie tu masz okulary? Takie, dobra. Albo mam już takie okulary może. Glasses. Dobra, będziesz miał przeciwsłoneczne. Poszkoda, że długi rękaw masz. Dobra, jacket. Co tutaj chyba jest? No właśnie. Pach, pach. I tutaj. Jak lepsze buty kupiłem, to Jezus, weźmy. Okej. Okay. I tutaj też lecimy, nie? Pozmieniajmy to. Tu już zmiana była. Tutaj słomiana czapka, pasek. Ten z łańcuchem mogę, ale niech będzie ten. Chociaż nie. Niech będzie ten z łańcuchem. No. Teraz tu. No, okulary przeciwsłoneczne, tak. Jak się będzie palić słońce, to się przyda. I dobra. Jak ile nie kupowałem jeszcze tamtego naszyjnika. Dobra. Jakie tu rzeczy są? O, nie wiem, czy... Dobra, zmienimy wszystko. Zaczniemy od ściany. Więc trochę to... Jak to jest? Aha, dobra. Czyli to zdjąć i tutaj będzie kokos, bo mamy go pojedynczego, o. Teraz tu. Zmienimy jeden onion pest i jak fajnie się udało, dobra. Tutaj są rzeczy holidayowe, tutaj zmienimy farby, żeby trochę jaśniej było. O, niebieski. I tutaj zrobimy żółty. Od słońca. Jest ten sam? Trzy od góry, trzy od góry, no. Muszą być te same, bo inaczej będzie dziwnie, że w jednym miejscu jest taki kolor, w drugim miejscu jest taki kolor, nie? Dobra, zrobimy w ten sposób i tu postawimy jakąś gierkę. Papa Louis był, to niech do nas wróci. Papa Louis w ogóle jest na Onion Fest. No tam jest cebula do pokonania, no to na Onion Fest pasuje. No, okej. Okay. Ktoś pamięta nazwę tych holiday, to może sobie powiedzieć, co jest następnym holidayem. No ja wiem. W zasadzie w każdym papasie jest ten sam. Dobra. Okej. Jeszcze... O, parasol tu. Ale to już więcej nie zmieszczę chyba. To lepiej będzie nie dostawiać nic, żeby holidayowo tylko było, nie? Okej, okay, papa z pizzy, fryzeria to był. Sobie włączycie zobaczyć, jak mi tam poszło. Co mnie słychać we fryzerii. A teraz wraca do nas lato. Mi tak spojrzeć na naszą porę roku, to my też już mamy lato, nie? My też już mamy lato. Więc klimat w Skupiri pasuje do naszego klimatu, nie? Za chwilę wakacje. W tym tygodniu zaczną się nawet wakacje kanałowe, nie? Lirek Hanon będzie miał 2 tygodnie wolnego. I wraca po 2 tygodniach. Wypoczętnie. Znaczy, po przerwie. Wraca po przerwie i... Jedziemy dalej z filmami, nie?
Więc teraz jak ktoś nie miał okazji obejrzeć filmów, które już są, to przez te 2 tygodnie będzie miał na to czas. No. Okej. Dobra, o. Dobra, pamiętam te rzeczy do zbierania, je się zbierało w Papalui 3. Jaki to jest bonus? Tipsy, dobra. A to są wszystkie takie. Okej, okay, widziałem żółty kolor, więc nie to. Więc wyrzucamy i robimy od nowa. Pistaszki, nie? Tak, pistaszki 2 razy i raz. Ta fioletowa posypeczka. Zaraz będą gotowe dla następne ciastka, więc troszeczkę nie za szybko, ale jednak szybciej. No. No i zaraz ta ostatnia gałeczka będzie. Nie robimy dwóch zamówień, bo niestety, ale tutaj są wrażliwi na punkty w czekaniu. Szybko je zabierają. Okej, okay, tutaj trzeba zamienić miejscami, bo to ma być na takiej zasadzie, nie? Nie. To ma być z tej strony, a to ma być z tej strony. Okej. Okay. Nie ma nic, żadnych zamówień nowych, to robimy tu. Chcę otrzymać 100% zaczekanie i do tego będę dążył, dążył. Więc nie robię zamówień na zapas. Kahuna może dzisiaj złoto zdobędzie, bo musiałby przyjść jeszcze raz. Nie wiem, czy w sumie mam kupon do wydania i nie wiem, komu go wydać. Na następny dzień się wyda kupon. Nevada. No w sumie ty 2 razy byłaś? Nevada. W ogóle jak daleko mamy te brązowe medale, to mam bardzo mało. Tak, ona tylko przyszła w momencie, kiedy był ten holiday. A później po niej śladu nie było. Cytryna jest na lato, w sumie zimne napoje na lato, pasuje mi idealnie, nie? Okej, okay. Tu wiśnia i tu wiśnia, no poczekajcie, nie śpieszcie się. Zaraz tu mi punkty pozabierają. Jeszcze nie zdążył Kahuna tego zrobić, ale mogą następne osoby. Okej, okay, Roy. Aj, dobra, w drugim dniu się tutaj pojawiają zamówienia specjalne. Nie w dniu podzielnym przez 3, a w dniu podzielnym przez 3 z tym plus 1. Ale to już ostatnie zamówienie specjalne. Jednak na. Nie będzie go w tym odcinku, bo już jest zarezerwowane miejsce na tamte zamówienie specjalne, które było losowane. Już jak jest rezerwacja zrobiona, to nie będziemy tego odrezerwowywać. Spróbujmy może szybko te gałki przygotować. I już mi tutaj się grzeją. Tu. I tu. Dobra. Już poczekaj, tak. Teraz to mogą mi punkty polecieć, bo za dużo osób jest. Okej, okay, Nutcracker akurat się zgadza. Okej, okay, jest następny. Najpierw odwrotnie, dobra. Okej, okay, już mi się tutaj jedno ciastko zrobiło. Dobra, teraz ten. Nutcracker to tutaj będą orzeszki. Musiały być. Ze względu na to, jaka jest nazwa. Zaraz zobaczymy, jak to z tymi punktami pójdzie. I teraz limonka jeszcze jedna.
5 minut po rozpoczęciu dnia wydaje zamówienie drugie. Była zabita, bita była. Była bita, świetana. Ten karmel. I stacje tam były, nie? To zamówienie dwa razy wydałem. Czyli w zasadzie w jednym dniu było. Tak. Rożek tu był? Same śliwki. Jak jest duże zamówienie, to ciężko zapamiętać je całe. Nie wiem, zróbmy drugie, może nie zabiorą punktu za czekanie, co? No oni tutaj mają dużą wrażliwość na to. Dużo. Jedyny papas, gdzie jest taka wrażliwość na to. Potem z perfekty się psują. Cytrynka, ciach. No i co? Miałbym dwa perfekty, ale nie, bo czekanie poleciało. Okej, okay, Georgie, to tobie to trzeba zrobić ten perfekt. Jak ma być kolejne złoto? Już tam przybył closer. Dzisiejszym closerem będzie... Co jest za dzień dzisiaj? Środa, nie? A w środę przychodzi w Scoopiri. Queen to chyba w czwartek przychodzi. Dzisiaj może przyjść, nie wiem, Lepeter może? Skąd ja to wiedziałem? Tak strzeliłem. Następny dzień to będę robił zamówienia od razu, żeby nie tracić punktu za czekanie, no to nie będę robił zamówienia, jak klient nie przyjdzie. No też po prostu dużo klientów od razu mi się zeszło, to te punkty poleciały. Dobra, tam to się robi, a my zajmujemy się tym. Mam cię? Dobra, już tu jest gotowe, żeby to dawać pomału. Nie, jak jest drugie ziarsko prawie gotowe, to i tak je przyspieszę, żeby już tu nie wracać. Trzecie też przyspieszymy i już możemy stąd zostać przeniesieni tu. Tam było 98% było Nevady, to może tutaj będzie więcej. Chodź. I tak tu. W sumie jakbym robił tak ładnie te zamówienia, to mógłbym mieć 100% chociaż w top, ale nie. I właśnie tu jest teraz. No, ostatnie zamówienie specjalne. Snack Attack. Snack Attack. Więc no tutaj było o krok od... Nie dostałem takiego zamówienia. W razie czego mielibyśmy drugi dzień. Drugi odcinek. Bo jest dzisiaj... To wspomniałem na początku. Mimo premiera, jak premiera, to dwie części mać. Teraz tak. Robię to z pamięci. Pistacje. Oraz pistaszki. No dobrze, że to jest klientów 7, nie 8. 7 czy 8 klientów to zrobi tylko niewielką różnicę, ale jakąś zrobi. Niewielką. No tutaj znowu 100%. I teraz pytanie, czy ja dam radę zrobić perfekcyjne złoto. No to jest takie bardzo zastanawiające, czy jest to jeszcze do zrobienia, czy jednak już te punkty poleciały aż za bardzo w dół. Nie mogę w żaden sposób. O, już myślałem, że gałka spadła pięterko niżej.
kartkę i teraz te prezenciki. I będzie Georgito ze złotem. No, perfekcyjne złoto, chociaż tyle z dzisiaj, nie? Jakby te perfekty nie wychodziły, bo w sumie... Tylko w jednym miejscu nie udało mi się dzisiaj zdobyć 100% za to. W jednym miejscu. A tak to wszyscy to zrobili na 100%. Tutaj może jeszcze perfekt się uda. Okej, okay. W sumie pół godziny cały odcinek trwa, to... Ja ten dzień to szybko zrobiłem. Chyba... No... 10 minut mi to zajęło. Około. Więc jak zrobię 10 minut kolejny dzień, to... Będziemy mieli dobry czas. I to perfekcyjne. Perfekcyjne te zamówienia wyszły. O, na 99 za B, build. I za waiting 92. Ok. Mam rank 82. Jesteśmy lepsi niż papa od długiego czasu. Teraz nie wbijemy ranka. Chyba, że będzie zamówienie z punktami. Mitch's Mess, dobra. Dobra. Po kolei to. Czyli kurczak stek, nie stek, łopatka. Mleko. Pisak, no tak jest teraz. No cebula też była. Union Fest tam się skończyło. I teraz tak, szybko Ginger Snap, o, dobra. Już idę po te prezenty. Przy okazji Papa Louis. O. Tobie to wydawałem zamówienie tylko raz. Nie, 4 razy. Okej, Papa Louis, masz ten swój strojek, jaki tu miałeś naklejki? No tak, bo teraz to będę prezentował tych pozostałych osób, co prezentów nie mieli. I w sumie 4 osoby takie były. Ostatnie prezenty rozpakowujemy, nie? Mogłem Papa Louis'ego zrobić na końcu. Ale dobra, ostatnią osobą, co to będzie prezent, będzie... Solo! Wyszło mi, że od końca jechałem, no to od końca będę te prezenty rozdawał, nie? Więc już teraz wiemy, jakie naklejki każdy potrzebował, żeby zdobyć prezent, nie? Za jakie naklejki te prezenty u nich się odblokowywały. Dobra, nie, no mogę tu wstawić te gumy w sumie. Jedziemy. Mamy 40 zamówień specjalnych. W kolejnym papasie, jakie to... Jaka to radująca informacja, nie? Okej, jedziemy z tym. Tutaj nie pamiętam co było, ale spróbuję zrobić z pamięci. O, chyba to. Jakie to było? Okej, batonik. Jeszcze raz te, nie? Ale czekajcie, bo to były kostki cukru. Dobra, to idzie w kosz. Dobra, jedna... No, to się zgadza chociaż. Jedna gałka jest. Jaki to jest bonus? O, właśnie, punkty. Kostki cukru tam były. Okej. Dobra. Ale nie ten, nie ten, nie ten. Musi być ten. Kostki cukru. Okej, jedno jest. Dobra. Jest drugie, ale dopiero środkowy. Reszta czeka na swoją kolej. Przyspieszamy to. Banan, cytryna i po sprawie. No i perfekcyjnie zaczynamy. Jak jest łatwo, to łatwo lecą. Jedziemy z tym.
Wendy. Okej. Wendy i medalik następny, czyli srebrny. Tutaj pianki są do nałożenia. Pierwsza osoba dzisiaj co pianki zamawia. O, dobra, mogę tego. Ciach. To się grzeje, a ja zrobię pozostałe te. Batonik, dobra. Tak. Ostatnia gałeczka, a reszty to już nie znam. A nie, papaluję go znam. Papyluję go, ale nie, nie chcę. Też mogę. Gdzie to jest? Tu. Okej, to już mamy. To będziemy potem robić dalej. Klony czy klienci? Papaluj. Zrobimy się od razu, żeby nie przychodzić. Dobra, z chipsem. Okej, teraz to trzeba coś ruszyć. Nie ten, nie ten, tu. Tego jeszcze nie ma nigdzie, ale to jest. Kilka rzeczy na rozrobienie. Okej, bita śmietana, tym razem czekoladowa. Karmel. Posypka ciasteczkowa, nie? I potem ok. Jedziesz. Krishna. No. Dobra. Top może być. Znaczy build to jest. Nie top. Skyler. Ok. I teraz będzie papaluj. Jedziemy. To się grzeje, a ja teraz zrobię te pozostałe te działki, które na dzień dzisiejszy jeszcze zostały. Więc jeżeli jeszcze przez cały odcinek nie zostawiliście łapeczki w górę, zróbcie to już teraz. Zróbcie to już teraz. Komentarz zostawcie. Zawsze się dobrze czyta. Jeżeli coś mogę od was przeczytać. No i suby, nie? Subujcie, subujcie. 500 subów już niedługo. Ja w zasadzie na te 500 subów chcę zrobić te speedruny z papaluje, więc... Taki... O, spoilerek mi wyszedł. Więc jeżeli chcecie to zobaczyć, no to te suby dawajcie, nie? Myślę, że na papaluj mi się nie skończy. Ale to jest jedno, co chcę zrobić na 500 subów jako special. A drugie to będzie może z jakiejś innej gry. Ale coś będzie. Coś będzie, więc jeżeli mam jakieś speciale robić, to tylko jak 500 subów dacie. No to tylko to jest jakaś okazja, żeby coś świętować. Wcześniej nie ma. Na koniec poprzedniego roku świętowaliśmy... O, czekajcie, nie da... Dobra, bo jak on jest przy stoliku, to inaczej zamawiałem, nie? Czyli jeszcze tutaj trzeba... Okej, czyli porcja od nowa. Okej, ja to może wydam. Ale perfekty i tak już wygasły, ale chociaż punkty są duże, bo to złoto by było. Ale nie przyszła po raz drugi, tylko przyszła po raz pierwszy. Dobra.
Dobra, jakie tu jest? Już mogę takie numery robić. Jedziemy, precelki. O, precelków dzisiaj nie miałem. W tych gałkach nie było tej karmelowej gałki. Tutaj też dużo opcji nie zostało wykorzystanych. Jedzie do kosza. A, no tak, bo czwarty muszę wydać. Czwarte idzie do... To był czwarty? Ktoś, kto ma już... przynajmniej brązową gwiazdkę. Perry. No, tu niestety już za długo czekała. To akurat nie trzeba jej przyznać. Dobra, jedziemy. Jeszcze zrobimy tego. Chodzi, jakbym wydał papieru jemu to, co miałem od przylądku, tak? Czyli jedną gałkę, to żeby policzyło, to nie by policzyło punkty jako. By policzyło punkty po połowie. Połowę bym punktów miał, połowę nie. Okej, okay, tutaj będzie medalik, nie, brązowy. Ostatni jaki w tym. Nie, w tym dniu jeszcze nie było złotego. Okej, okay, to schowaj. To był srebrny medalik. A przez cały odcinek to było z... Tak, był coś, było coś. Oprócz złotego też coś tam było wcześniej. Okej, okay, rudeczka. Szybko. Okej, okay, papaluj. O, z tym bake to też potrafią numery robić. Czyli tylko z tego dnia będzie to już 100%. Bo lekko przyciemnione, a już procenty zabierają. A Marty dzisiaj nie zabrał. Chociaż było bardziej przyciemnione. Tak można było się przejrzeć. Marty przy pierwszym dniu. Więc jedne punkty dzisiaj za bake poleciały. Jedne, jedyne i myślę, że już więcej nie będzie tak. No nie, chyba, że nie będzie. Teraz czekoladki, teraz orzesz, ciasteczka. Następnie wiśnia i rurki. I do zobaczenia, albo w drugiej części, albo w innych pasach, gierkach i tak dalej. Perfekcyjnie kończymy ten odcinek. No, tylko krystal z closerów dzisiejszych perfekta nie dała. No, 42 punkty brakło, ciekawie. I chyba nawet ze wszystkimi perfektami tych punktów bym nie miał. Okej, okay, gdzie je leci? A, dobra, bo jest szybko. Częścią mi to chyba mniejszą. Piłeczka była na kiju. Mniejszą częścią, ale dobra. Okej, okay, to już da się zrobić, bo to jest powolna piłka. Jak ona się odbija? Dobra. Oj, kija poszło. Jak kliknąłem tę piłeczkę, zdążyła się jeszcze odbić w kij. Dobra. Ty jesteś skupka Kerry chyba, bo masz babeczkę na czapce. O, i znowu w kij. Okej, kolejny bilet, czwarty leci. Dobra. Okej, jeszcze nie zdążyło do kija dolecieć. Teraz jak się odbija, o. O. No dobra, odbiło się, chociaż wydawało mi się, że w zielonym polu było. Okej. Okay. Dobra, jeszcze jeden.
Szybkie piłki nie są łatwe, nie? Okej, to już było łatwo. W zasadzie tutaj te piłki, jak są szybkie, to jak się kliknie, to po prostu one gdzieś lądują i to się nalicza. Dobra, więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!